Śmierć czterolatka w Gorzowie. Nowe fakty. Tragiczny wypadek w Gorzowie Wielkopolski. Podejrzany w rękach policji. Schwytano podejrzanego sprawie. Tragicznego wypadku, do którego doszło w Gorzowie Wielkopolskim, informuje reporterka Polsat News Dorota Wleklik. Cztery latek, czekający przed przejściem dla pieszych, zginął na oczach swojego ojca. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Od niedzieli trwała obława. Do tragedii doszło w niedzielne popołudnie nieopodal skrzyżowania ulic 30 stycznia i Dąbrowskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Przed przejściem dla pieszych czekał ojciec oraz jego czteryletni syn na dziecięcym rowerku. W pewnej chwili doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, Chevroleta i BMW. W wyniku uderzenia to odbił się od BMW i zmiótł schodnika cztery latka. Na skutek odniesionych obrażeń dziecko zmarło. Kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia. Policja rozpoczęła poszukiwania. Obława trwała od niedzieli wieczorem. Funkcjonariusze obstawili wszystkie miejsca, gdzie mógł pojawić się sprawca, informuje polsat News. W jego wytypowaniu pomogli świadkowie zdarzenia. 37-latka zatrzymała gorzowska policja. Mężczyzna ma usłyszeć zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Za ten czyn grozi mu do 12 lat więzienia. 37 latek był znany z brawurowej jazdy i nieprzestrzegania przepisów, wynika z relacji mieszkańców Gorzowa.